Witajcie, moi mili! Witajcie, moi mili! 11 października. Jestem w tym momencie u Darka. Przyjechałem do mojego przyjaciela, z którym mieszkałem wcześniej, współlokatorzy, całą gębą. Przyjechałem i Darek montuje. Ja zmontowałem obiadek, a Darek będzie montował materiał. I tak powiem wam, że jest godzina 17.24. No to o 18.00 Paweł mówi, że może materiał przejdzie, czyli o 18.00 był jeden film. A Darek mówi, że jak zmontujemy ten, to będzie na jutro. Tak, Darku, na jutro? Tak jest. No, na jutro, na jutro, myślę, że na niedzielę damy wam ten materiał. A my jesteśmy przysposobieni do montowania, czyli życzcie nam udanego montowania i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Witajcie, moi mili. O właśnie, słyszeliście. Przede mną zjazd. Witajcie, moi mili. 9 października 2014 roku. Godzina 7.00. Nie będę się wypowiadał na temat tego ształowania. Już się przyzwyczaiłem. Wiem, że w Germanii pracuję. I też tym faktem się nie stresuję. Ale długo mnie tutaj nie było, co? No jednak troszeczkę stopa dała popalić. No 2,5 miesiąca na chorobowym. Teraz tutaj zaczęło się chodzenie. I tak drugi tydzień już pracuję. I teraz tak lekko zaczynam tą moją kontuzję odczuwać. Idzie to przeżyć, idzie przeżyć, dam radę. Muszę dać radę, ale myślałem, że po prostu nie wróci, a jednak daje mi popalić lekko, ale jutro będzie lepiej. Moi mili, rozładowałem już jedno miejsce. Chwilkę musiałem poczekać, bo tam miałem 6 z minutami być, ale oczywiście tam dopiero przyszli do pracy po 7. Przed siódmą. No i teraz jadę tutaj do Kolonii. W Kolonii mam 2 zrzutki. Przypuszczam, tak gdzieś kojarzę, że jedna to będzie z krawężnika, a druga będzie z rampy. Mam lekkie opóźnienia, a to tylko przez to, że na tym pierwszym miejscu czekałem. Co mnie cieszy, satysfakcjonuje na swój sposób. Wracając tutaj, miałem lekkiego stresa. Wracając do pracy po chorobowym, miałem lekkiego stresa. Obawiałem się tego zmęczenia. No, zmęczenie jest. Obawiałem się również tych rozładunków. Rampa, winda, krawężniki, chodniki. Nie jest tak źle. Powiem wam, że... Jedź 101 A57, kierunek centrum. Powiem wam, że ogarnąłem to na swój sposób i jestem troszkę zdziwiony, bo nie musiałem długo na to czekać. Wróciłem po chorobowym i zacząłem to robić lepiej niż przed. Byłem lekko trochę szokowany, jak to jest. Nie wiem, może wtedy byłem przemęczony, zmęczony, nie wiem jak to tłumaczyć, ale jakoś ta robota mi się układa, klei. Są tury, które zajmują dużo więcej czasu, trzeba ogarniać to do 13-14 godzin, albo są tury takie jak wczoraj, że rozpocząłem pracę o godzinie 3.30 i skończyłem o 14, już jechałem do domu. I zrobiłem 2 tury. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Jak to ogarniemy. Jaka druga tura będzie. Nie mam pojęcia, tylko się dowiem.
i będziemy wtedy analizować. Sorry, że tak po ciemku nawijam, ale nie mogę zapalić światła w kabinie. Następnie trzymaj się lewej strony. Po 800 metrach trzymaj się lewej strony. Moja nawigacja zwariowała? Coś tak patrzę właśnie na nią, że ona chciała coś tutaj przekombinować. Na pewno mi na centrum pokazywała, później kazała mi tam gdzieś jeździć, kręcić, szukać, kombinować. Trzymaj się lewej strony. Następnie zjedź w lewo. A tam w oddali co tam się mieni? A, jakieś coś tam pracują, psują. No i jest jak jest. No to ja może odezwę się, jak będzie troszkę jaśniej. Dobrze? Na razie. No nie ma jak tu zostawić drogę wjazdu do Netwa. A co, nie? A tam kierowca sobie radę da. No. Właśnie widzę. Jak zaraz będę urywał kogoś. No wyjdź, jedź ty gdzieś tam w cholerę, bo ja tutaj się nie cofnę. Ja mam ciężarówkę, nie? Gdzie tu w ogóle jest wjazd? Cholera. Oni się pomylili. A gdzie ta jest rampa? Rampa tam jest. No dobra. Nie wiem, jak ja to mam wyrobić teraz. Ale muszę jakoś to wykombinować. Czekajcie. Tam pojadę, to zamiotę tą osobówkę, albo nie zamiotę. Oni sobie tutaj parking robią. No tak, bo jakby to inaczej. No. A ja muszę tam wjechać. Czekajcie, bo tutaj powinienem chyba tutaj przerobić ten temat. Zaraz. Jakby tutaj dał, to tam po łuku powinienem, muszę po kącie pojechać, żeby go nie zabrać. Sobie zrobili parking koło Netto. Muszę uważać, żeby nie zamieść ogonem. To ja chyba podciągnę teraz sobie i zaraz wrócę. Idę zobaczyć, czy go czasami zaraz go nie zabiorę, jak tu się naprę. Chyba nie. Za chwilę dowiemy się. Nie. Okej. Dobrze. No, już wyjeżdżamy. I znowu tutaj slalomy, cholera. Skręć w prawo. Odwalamy. Następnie skręć w lewo na rondzie. Drugi zjazd. A, tak jakoś oni nie pomyśleli, że tutaj takie długie samochody przyjeżdżają, czy jak? Rampa jest dostosowana. Przystosowana do takiego zestawu. A teraz mam do trzeciego miejsca 6,5 km. Jak ja mam tutaj teraz to niby zrobić, jak? Mam w prawo skręcić, tak? Przez tą wysepkę, czy za wysepką? A trochę opony pojęczą. Muszę skręcić przed wysepką. Tam idzie. O! Pomachał mi, żebym nie hamował, bo wytraciłbym prędkość. Troszkę tutaj ringiem musimy poczłapać. Teraz czekam na internet. Na skręć w lewo na rondzie. Skręć w lewo na rondzie. Drugi zjazd. W
lewo na rondzie, drugi zjazd. Nie mogę tak szybko skręcić na rondzie. Czy mogę zrobić to wolniej na tym rondzie? A co ja mówiłem? A to ja mówiłem to, że się rozwidnia. Rozjaśnia się, jest 7:37. Tam u was już w domcie to już na pewno już normalnie jaśniutko jest. I co tego? Czekam na internet. Niebawem powinienem mieć. Przepraszam, jeżeli ktoś z oglądających do mnie pisał na Facebooku, w wiadomościach, gdziekolwiek, a ja nie odpisywałem, to przepraszam, to tylko ze względów technicznych, brak internetu, tyle co tam w tym smartfonie po mam. Po 200 metrach skręć w prawo, K12, następnie przed tobą skręt w lewo. Skręć w prawo, K12. Trafiony, zatopiony. Skręć w prawo, następnie przed tobą skręt w lewo. Uważaj, bo potem może stać tam drzewo. Już jadę powolutku. Teraz mam skręcić w lewo, czy jak? Kaśka nawija, bo się normalnie pogubiłem. Jak nic nie mówisz, to mnie nie lubi. Kaśka, teraz? Teraz. Po 300 metrach skręć w lewo, kierunek ostry. Skręcimy w lewo. Kierunek ost, czyli mam wjechać pod most. A jak tam będzie zakaz dla ciężarówek, tak jak tutaj, to co? O, to będzie niedobrze. Ciemno, zimno, niestety dni coraz krótsze. Adam zacznie chodzić niebawem w futrze. A że Adam zwierzynę szanuje, to sobie ze skłonca futro zafunduje. Skręć w lewo, kierunek ost. Skręć w lewo, kierunek ost. Tylko mnie tam nie wpakuj pod jakiś most, bo ja tutaj ciebie to znam. Godzina 7:40, na pewno mam tutaj opóźnienie na tym trzecim miejscu, a to na 100%, to ja nawet nie muszę patrzeć, ale spojrzę. O której ja tu miałem być? 7:06. Parę minut studenckich spóźnień jest dopuszczalne. Po 800 metrach... Jak to było? Kwadrans studencki? Ja tutaj będę 3 przykładowo. Jechać, nie hamować, nie foldować. Wczoraj miałem fajną turkę, bo na Aachen pomknąłem. Mówiłem coś o korkowaniu, tak? Na Aachen pomknąłem, tam miałem jedną. Następnie trzymaj się lewej strony. Jedną tą turkę. Jedną filiarę, jeden punkt. Tam zrzuciłem ogień na tłoki z powrotem i potem dostałem jeszcze jedną turkę i jedno miejsce.
i dlatego tak to wszystko ogarnąłem. Teraz mam 3 miejsca. Jedziemy na trzecie. Zobaczymy, jak wrócimy. Może wtedy się zdziwimy. Albo też ucieszymy. Kolonia wita. I coś tutaj żeśmy zamotali. Skręć w prawo, następnie lekko w prawo. A dlaczego wtedy nie mówiłaś, kobieto, że mam to zrobić wtedy? Tylko teraz w prawo i w prawo. Coś popsułem? Coś źle zrozumiałem? Przecież po polsku gadałaś. Kaśka! Tak, że będę musiał na warsztat znowu uderzyć samochodem, bo kompresor jest nowy. Cholera, gdzieś płyn ucieka i tak już tam było auto, próbowali. No tutaj, żeby nie było czasami krawężnika. Po krawężnikach, żeby nie było. W prawo i tu w prawo. To gdzie ty chcesz mnie tutaj teraz ciągnąć? Lekko w prawo. Następnie skręć w lewo. Lekko w prawo i skręć w lewo. Czyli tam w lewo? To dlaczego ty mi nie mówiłaś wtedy, że mam skręcić prędzej? Skręcam! Uwaga tam z tyłu! Skręć w lewo, L-stop. Następnie trzymaj się lewej strony. Ale ty mnie tutaj szamoczesz, kobieto. Ja nie mam czasu! 3-9 kilometra do celu, ja muszę się rozładować. Ty proszę, gadaj mi tu szybciej, no nie kombinuj, kobito. What? Żeś chłopie trafił. Chyba wszyscy do pracy jeżdżą, jadą sobie normalnie na 8.00, jak do przedszkola albo do szkoły. Oni wszyscy się uczą? No jeszcze o 7 tu było cicho. Chyba wszyscy do szkoły chodzą. Tam proszę z tyłu się nie denerwować, ja musiałem tutaj 2 pasy zajmować. Oj, Kaśka, Kaśka, żeś zamotała. Trzymaj się lewej strony. I żeś Adama. Krzaki. Co zrobiła? Powymiatała. Pozamiatała. I dopiero 15 będę miał internet stacjonarny. 15 mają mi tam uruchomić. I wtedy odpiszę do osób, które pisały do mnie. Ale tu kolorowo, normalnie czerwono mi. Nie mogę tak szybko ruszać, bo mi normalnie towar poślizgnie. No i co ja tu mówiłem? Mówiłem właśnie, że trzeba będzie, cholera, iść z tym kompresorem z powrotem. Zaraz powiadomię swojego przełożonego. Teraz miałem tą czterkę zmienianą, znaczy sprawdzaną. Tak tylko siadłem na to auto, ono już było po wymianie kompresora. No i tam ktoś jeździł, zaczął mu sygnał podawać
na układzie chłodzenia. Uzupełnił płyn, później ja tak uzupełniałem, 3 litry uzupełniłem, później uzupełniłem znowu 3, tak na maksa i tak mówię, że to raczej co z kompresorem. Chociaż cholera sprawdzali całą tą, powiem wam, cały układ, wszystko tutaj tego, no, że czasami gdzieś nie wyrzuca. No, ale no sorry, jeżeli płyn ucieka, no to jeżeli jest ubytek, no to co? No sobie przez jeden dzień nie odparowuję tak sobie od 1,5 litra, tak? Dolałem dzisiaj, bo piszczało. I zadzwonię do szefa. Na pewno nie będzie mu tutaj do śmiechu i wcale się nie dziwię. Oni nie potrafią zlokalizować, a taka usterka jest upierdliwa. Dobrze, że to jest na razie tyle ubytku, że to jest takie w miarę bezpieczne. A policja co to robi? Aha! Zmiotłą jakąś była, co on tam zamiatał? Godzina 7:49. Godzina 7:49. Adam gdzieś go my stoi. Za towarem Adama czekają, a później za spóźnienie głośno opieprzają. Oj, oj, oj. Coś się boję, że tutaj ona mnie gdzieś tutaj wykołuje, zaraz zerknę. Co ty mi tu pokazujesz? Gdzie ty mnie tutaj chcesz? Pokażę mi tutaj, tutaj, dobrze, dobrze. Aha, tu jest jakiś wiadukcik, tak. Tutaj jakiś jest wiadukcik, czyli my jedziemy za wiadukcikami, tak? No dobrze, my jedziemy za wiadukcikami, nie powinno nam nic tutaj zagrażać, tak? Kajny stres. Kajny stres, a nam założył dres. No to jedziemy. Przepraszam, a ten bus to co tam? Wysadza, jedzie dalej. Coś czuję, że mnie facet zablokujesz. Nie wiem dlaczego. Idź prosto. Trzymaj się lewej strony. B264. Elsko. Że co? B264, ale co? Aktualizację robiłem w tomie. Jeszcze tutaj jak biurem mieszkałem, ale w sumie jej nie używałem tak tego, jak to się zaczęło rozgadywać. Jak ta kaszka nawija, mówię wam, mówi uważaj, uważaj co robisz, bądź ostrożny, uważaj na drogi. No, takie teksty idą, może mi się uda w pewnym momencie wam to rzeczywiście pokazać. Znaczy pokazać, może inaczej usłyszycie, jak ona nawija niesamowicie. A miejscowości wymienia tak jak, jakbyśmy po polsku przeczytali. No i dobra, ale nieraz tak słodko mówi. Uważaj, Adam, na tym rondzie uważaj. Nie gadaj, nie nawijaj, bo coś powyczyniasz. Po 400 metrach trzymaj się lewej strony. Następnie jedź prosto, trzymaj się lewej strony. Dobrze, że mi mówisz, bo bym normalnie... tego busa zasnął. Powoli tam, bo tutaj ciężarówka jedzie. Będę się trzymał lewej strony, jak każesz, tak też zrobię. Tylko proszę, rób wszystko, żeby nie wylądował w drogę. Jedź prosto, trzymaj się lewej strony. Spóźnione żółte. No i
jasne, że żółte, widziałem przecież. Nie mogę hamować, bo świeże i ten... przetwory na białowe wiozę i przy hamowaniu może nastąpić ścięcie śmietany i zamiast tego będzie coś innego. Tak, 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 śmiejcie się, to ja po prostu tak jest, no nieraz tak trzeba, no jeżeli ja się rozpędziłem, to ja nie mogę tak szybko wyhamować, bo to są palety układane przez ludzi i one nie są tak jak paleta Euro w takiej samej formie ułożone, tak? Czyli dotykając, ja stykam paletę do palety, czy tam Halbe, Düsseldorfa, czy tam wszystko jest po prostu paleta do palety, ale ten towar na tej palecie, on jest mniejszy, tak? Są takie, że jest, wystaje więcej, to jest wtedy utrapienie, bo nie mogę się pomieścić czy w jednym tym. Ale tak naprawdę to wygląda, że tutaj o hamulcach to sobie trzeba zapomnieć. Po prostu analizować, kiedy trzeba, to trzeba, wiadomo, no, przecież ja nie będę ryzykował swojego bezpieczeństwa lub czyjegoś, bo tam coś towar, po trudno się mówi. Trzymaj się lewej strony. No ale tam akurat w niczym to nie przeszkadzało, tak jak teraz, widzicie, no ja się rozpędziłem, jest żółte. No niestety. Przewinienia nie ma, czerwonego nie widziałem. Trzymaj się lewej strony. Także dziękuję za wyrozumiałość. I jak najmniej chłopcze na żółtych pomykać śmiało. Zrozumiał Adam? Zrozumiał, przyjąłem radości. Uniwersytet w Kolonii, proszę bardzo. Teraz nie hamujemy, siłą pędu do świateł dolatujemy, wrzucamy bieg niżej, niech sobie wyhamuje. I teraz zaczynamy hamowanie, bo inaczej auto samo nie stanie. 1100 do punktu. I widzę, że tam coś, ale to chyba w prawo. Dobrze widzę? Ja blisko nie widzę, ale daleko widzę. Dobrze zauważyłem, że zaczynają mi się oczęta psuć. Trzeba będzie iść do optyka. Trzeba będzie pójść do optyka, a co tam mi tutaj tak jakoś normalnie ta chyba zaparowała. A damy na prawo. Trzeba będzie pójść do optyka, żeby Adamowi wełnę w uszy nawtykał. Albo sprawdził wzrok. Po 400 metrach jedź prosto. Dobrze. Pojadę więc prosto. Nic tutaj mi się nie przypomina, żebym ja tutaj gdzieś był. I co, 700 metrów zostało? A do czego? Do marketu mojego. Nic tutaj nie pamiętam, żebym ja tu był. Jedź prosto. Gdzieś mnie tutaj poprzeciągała, poprzekręcała 500 metrów. 500 metrów pozostało. Nie wiem, co tam dalej będzie się działo. Mam nadzieję, że netto jest. Ale zaraz, tam jakiś wiadukt. I co, gościu? Malinowy? Pomyśl, albo dzwoń do żony. Jest wiadukt, ale co? Czy ja tam nie będę musiał przed tym wiaduktem skręcić tak i później tak? Przed wiaduktem po prawej stronie. Czyli bym ja tutaj dojechał z innej strony, to nie będzie czasami mój wspaniały market, gdzie deski poleciały? No zaraz się dowiemy.
Tylko że ja tutaj bym dojechał z drugiej strony. Coś jakoś tak. Zobaczymy. Zaraz wam, moi mili, powiem. Godzina 7:57. I co? Przed wiaduktem proszę w prawo. Po 200 metrach skręć w prawo, następnie miejsce docelowe jest po prawej stronie. W prawo i miejsce docelowe po prawej stronie. Skręć w prawo, następnie miejsce docelowe jest po prawej stronie. Nie wystawiaj mi się tam, bo ja tutaj gdzieś zestawem pomykam. A jak, proszę pana, poznałeś market swój? A jestem ciekawy, czy deski naprawione. Ale będą jaja. Pamiętacie, jak się posypały te deseczki? Ja pamiętam, zobaczymy. Policja była, manda Adamowi. A tu co tu za kolejka? Co tu się dzieje? O, coś będzie świeżego dla każdego? Zaraz zobaczymy, czy są zamontowane deseczki. Ha! Policja była, tak? Była. Jedziemy, bo może on też tutaj. O! Aż powiem to szefowi. Szybko przyjechali, karali. To było najważniejsze. Karać. A nie, a gdzie ta kolejka była? Co to za market był? Czy nam taka kolejka była? Jakiś inny. Waldim coś mają w promocji. Bo tam ludzi się naleciało. Oj, patrzcie i podziwiajcie, widzicie te dziury? Policja była, na pewno z ubezpieczenia coś ściągnęli, mandat Adamowi dali, a desek nie pozakładali. No i dobra. Wtedy ja miałem zrobić właśnie tak jak teraz, pojechać do końca, wtedy była osobówka, ale oczywiście Adamowi się spieszyło, nie? Jakby inaczej, Adamowi się spieszyło, chciał szybko rozładować, żeby wrócić i znowu ładować. Lecz to jakoś w parze nie idzie. Deski się posypały, Adama karać zaczynali. Ja wtedy było dobre, bo ja nie zdążyłem cofnąć, a policja już była, nie? Moment, normalnie moment. Ci wylecieli, deski przeżywali. Właśnie, widzicie, ta osobówka mi wtedy z przodu, kto się tam widział, to wie, jak to się stało. Nie będę wracał do tamtych wspomnień. Lepiej o tym niedobrym zapomnieć. No. Cofamy gościu. Nie obijamy się, bo za towarem czekają. I ciekawe, czy do Adama.
patrzy na Adama, nie będą krzyczeć. A dlaczego na mnie? Przecież nie dali mi na pierwszym punkcie kluczy. Skąd miałem wiedzieć, że oni tam od siódmej, a ja byłem po szóstej? Przykro mi bardzo. Tut mi laj. Mam nadzieję, że nie ma dużo lergutów. Ale przeważnie jak mam taką nadzieję, to jestem wtedy ciężko rozczarowany. No, cofaj gościu jeszcze. No cofaj. Nie wstydź się, no. Jeszcze troszeczkę. Hop. No. I bierz się do pracy, kolego sympatyczny. Na razie. I Kasia mówi, po 200 metrach Adam skręć w prawo, a ja jej nie... Skręć w prawo, L34. Nie posłucham ciebie, nie posłucham, oszukałaś mnie. Tam nie może Adam jechać. O nie, 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 nie pojadę w prawo. Jadę do autobany. Przykro mi, Kaśka. No trochę tutaj zmarudziłem, cholera. Z tą podłogą. Trochę deszczu było. Padało wczoraj, teraz z rampy to wszystko, ten kurz, ten brud, to wszystko się naciągało. I Holender. Zajęło mi to od cholery czasu, że tak powiem, bo jest godzina 9:50. Nie powinno tak być. No ale jak już tak jest, to mówi się trudno. Nie będziemy płakać na rozlanym mlekiem. Nie mogłem sobie poradzić, żeby podjechać z lergutami. Co wjechałem pod koniec na czepy, zaczęło boksować jak na Formule 1 i... No i co? Ształ robiłem na naczepie i mówię, nie da rady. Wiecie, taki brud się nachlapało, narzucało błota z tych, pod tych kółek małych się nawoziło z rampy. Uderzyłem po wodę, spłukałem to. Wiem, że naczepa była niedawno myta, no ale niestety po deszczach, po tym wszystkim się ponanosiło i było jak było. Koszulka mi się spociła, już szukam w jakim sklepie są dobre, takie niepocące, ale kurde, wszędzie jakieś, wszystkie jakieś wilgotne, przepadzają się. No i teraz co? I teraz co wymyślisz? No powiedz mi, i co wymyślisz? O, że szybko ty, Kaśka, przeliczyła. Za kilometr na rondzie w prawo skręcać mam? Ot, nic nie mówisz? Co nie mówiłaś, tak? No i dajemy czadu. Gwiazda szaleje środkiem, nie piszemy telefonie, ale i jaja, to było dobre. Pasażer pisał, wypisywał tam coś na kartkach, a kierowca pisał na smartfonie. A kto kierował? Och, cholera. Nie wiem, może już mieli ten nowszego Actrosa, nie? Myślę, że nie. No, to zajeżdżam ci drogę, ty już tam nie pisz. Proszę mi się tutaj nie sztabować. O, żółty kanarek. Wypasiony. A temu coś tam biceps normalnie przysiadł. Tam ptaszkowi banana, to się poczuje normalnie jak ptak z rana. Proszę bardzo, banana. A tak naprawdę to sam sobie zjem, bo mam dzisiaj dobry dzień. A tak naprawdę, no nie wiem co dalej będzie. Oby jedno miejsce było, to by dobrze było. Następnie trzymaj się lewej strony.
zatrzymaj się lewej strony, następnie zjedź. Po 300 metrach zjedź A1, E31, kierunek Euskirchen, następnie trzymaj się lewej strony. Powiedziała Kaszka do Adaśka. Zjedź, następnie trzymaj się lewej strony. Dobry wieczór, godzina 13:29. Jadę do drugiego miejsca rozładunku w dniu dzisiejszym, to znaczy drugą turę wykonuję, a pierwszą musiałem sobie, przy drugiej musiałem sobie troszeczkę poczekać. Tu jeszcze coś tam nie było zapakowane. Oj, jest fajna teraz pogoda na jazdę motorem, na pewno nie pada, a jak nawet pada, to dobrze, bo jak się przejedzie motorem, to się nie będzie kurzyło. Do tego miejsca mam 26 km. Marzyło mi się jedno miejsce, mam jedno miejsce, ale nie marzyło mi się to, że nie będzie jeszcze gotowe i nowe. Ale cóż, jak to bywa, tak to bywa. Nie będziemy za bardzo nad tym przeżywać, trudno się mówi. O, i teraz ktoś tu do mnie dzwoni. Przepraszam, to na pewno nie jest telefon od żony. Szefo dzwoni. Nara. Zobaczyłem, że jest koryciek, no to mówię, uciekam. Zjeżdżam na warsztat, bo tam mam trochę problemu z tym kompresorem. Woda mi znikała, wiecie. Znikam tutaj woda, ja jeździłem tym autem wcześniej, było wszystko ok, no i siadł kompresor. Kompresor jest nowy. Kompresor jest nowy i ja siadłem i zaczęło sygnalizować, że jest ubytek wody. Ja uzupełniałem, raz uzupełniłem, bo nie miałem czym. Kolega mi przekazał, mówił, że sygnalizuje przy skrętach, bo mi się okazało, że jak zimne to piszczy i piszcza się zagrzeje, no to ten ubytek trochę był większy. No ja tak stawiałem, że byłem już raz na warsztacie, sprawdzili na podciśnieniu. Bo szefa powiedziałem, że coś jest nie tak, ta woda nie powinna tutaj się tak rozchodzić. A jeżeli nawet ucieka, to powinna zostawiać ślad, co się dzieje, tak? Albo idzie wolę, ciśnienie, wszystko się za przeproszeniem. No, a tutaj nic nie widać, a woda ubywa. No akurat nie mogłem sprawdzić na butlach przy przyciągniku, bo nie miałem tych ogonków tak zwanych, żeby pociągnąć, zobaczyć, czy jest woda w układzie powietrznym. No i się okazało, raz spuścili, dużo tej wody spuścili. No i tak, no, mówią, że może osuszać coś tam. Że tam może niewymieniany był, tam tego. Dla mnie to było za dużo trochę tej wody, bo ja dolałem w sumie 3 razy około 7 litrów i tej wody nie było widać, że gdzieś wycieka, bo ja po prostu znikała, nie? No i co, teraz właśnie zjechałem, jak zobaczyłem ten koreczek, to sobie mówię, zjadę. Przed rozładunkiem, trudno w tą stronę czy w tą, to nie ma teraz znaczenia. Teraz wiem, co jest kaman, że będzie nowy kompresor będzie reklamowany. Do reklamacji będzie oddany. Po prostu nowe też jest popsute, tak? Coś tam się może zdarzyć i się może rozsypać. No, no ale dobrze w sumie, że to jest przechwycone, no nie powinno się teraz też tak za bardzo jeździć. Ale na te dystanse to jeszcze myślę, że jutro przejadę, dwie tury rozładuję, później zostawię samochód na serwis do soboty, to jest piątek, sobota i... przepraszam, zostawię samochód do roboty, bo będzie odstawione w piątek, to w sobotę to ogarną, jak będą mieli kompresor na sobotę, no to będzie wszystko grało i nie będzie wody zabierało. A czy wy możecie przestać już się sztabować? Bo ja bym chciał szybko to rozładować. Do bazy centralnego magazynu będę wrócić, lerguty i palety wyrzucić, do domu popedałować, żeby rano wstać i znowu popracować. Tylko jeszcze nie wiem o której. A może już wiem? A może nie? Może się dowiem za chwilę. Jakiś SMS mi tutaj pstryknie i oświeci.
po której Adam do pracy z rana znowu zniknie. Po 800 metrach. Słuchajcie jej. 101, A57, E31, kierunek Krefeld. A ty normalnie, że się. Ale się wpakował, proszę bardzo, się wpakował. Przepraszam do telefonu, no, żeby się nie wywrócił czasami. Trzymaj go, trzymaj. Halo? Jeszcze chyba tutaj gdzieś nie byłem. Mam nadzieję, że nie zabłądziłem. Po 90 metrach, lekko w prawo, następnie miejsce docelowe jest po prawej stronie. Jak miejsce docelowe jest po prawej stronie? Ja widzę, że po lewej. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. A jak mam tam wjechać na miejsce docelowe? Zaraz, bo już miejsce docelowe jest po prawej stronie. Zaraz. Tam jest jakiś objazd naokoło? Wszystko pięknie, wszystko ładnie. A gdzie jest wjazd na rozładunek? Jak ja mam tam wjechać? Może ktoś wie, może ktoś powie? Jak nie tu, to tam? Ja się teraz zgubiłem sam. Tutaj jest niemożliwe. Tam też. Bądź mądry i pisz wiersze. A jak mam tu teraz wjechać? Chyba trzeba wyjechać. O, panie z osobówki. Ja tutaj chyba teraz jakąś zadymę zrobię lekką. Najwyżej będę cofał. No jadę na parking, bo co? Ja tu wyjechać to raczej nie wyjadę. Muszę tak stanąć. Albo tu jest wjazd? Coś czuję, że tam będzie trzeba będzie objechać. Ale na razie to ja była sobie tutaj stanę. Żeby nie zablokować, żeby kogoś, żeby mogli sobie wyjechać. Biorę dokumenty z dostawą towaru. Idę się pytać, gdzie to właściwie jest? Jak tam dojechać, kto to wie? Zaraz wracam. Coś na pewno przeoczyłem. Czemu nie krzyczeliście, że coś tam? Uciekać tam z tyłu ludki. Gdzie ona tam jest, ta rampa? Gdzie ja tam jej nie widziałem? Gdzie ona się tam schowała? Gdzieś się schowała. Musimy wykonać tą samą czynność, tylko w drugą stronę. Wjechaliśmy przodem, wyjedziemy tyłem. Opuszczamy parking za chwilę. Mam nadzieję, że nikt tam się nie zamota i nie będzie jakiegoś małego kłopota. No, oczywiście już osobówkę mam. Która się wpakowała tam, ale mam nadzieję, że o, już cofa i będzie za chwilę po kłopotach. Chyba, że następna się wpakuje i Adama lekko zmolestuje. Wypadła, bo cofa. What? Egzamin z cofania dla Adama. Pan z autobusa to nie widzi? Czy nie widzi, czy widzi? Widzi. Dobra. To pan poczeka z autobusem tam z ludnością. Adam wycofa szybciutko. Podziękuję milutko. Dziękuję panu bardzo. Jesteś chyba zły, że ustąpiłeś dzisiaj mi. Ale ja mam niemieckie numery! To się nie nerwuj, Helmucie, do chrypkę chyba mam.
Jedź. Tu jest rampa. Jak ja tej rampy nie widziałem? Może mi ktoś to wytłumaczyć? Ale ty, Adam, numer odwaliłeś. Dlaczego ty tego nie widziałeś, człowieku? Wstyd! Oślepłeś? I teraz będziesz robił... Ale ty, chłopie, teraz zamotałeś się. Jechałeś przecież z tej strony, człowieku. Ale jedź, że... No i stanęła za mną osobówka i na pewno to jest jakaś wdówka. Teraz się zastanawia i strategię przerabia. Kurna. Jak ty tego nie widziałeś, człowieku? Się bardziej na netto spojrzałeś i co? Wykombinowałeś, nie? Aj, Adam. Co zrobisz? Tutaj nic nie zrobisz. Teraz jedź, człowieku. Tam był bardzo, bardzo nieprzyjemny wjazd. I tak to w życiu czasami bywa. A teraz netto wyszli i mówią, zobaczcie, odjechał. Za nami nie poczekał. No, nie mogę tam za bardzo manewrować. Ojoj. I co teraz? Czy tam było rondo, czy nie było rondo? Myśl, człowieku. Nie było ronda. To wybieraj alternatywę. Czekaj, to tu jest taki w układzie wyjazd. Momencik. Tam jest taka dróżka. Jeżeli tam autobus jechał, to musiał gdzieś tam wyjeżdżać, tak? To gdzieś autobus wyjeżdżał na pewno tam. No to my możemy spróbować skręcić w lewo. I właśnie zobaczyliśmy... Ale co nam da autobus, jak ja muszę wjechać z tej strony, ty oszołomie? Co nam to da? Szybciutko, może by ktoś nas puścił leciutko. A gdzie tam puszczam? Trąbią, trąbcie sobie. Nie mógł przejechać, a co myślisz, że ja tutaj rowerem jadę? Jak ja to zrobiłem, że to przeoczyłem? Normalnie zatkało mnie. Musimy coś znaleźć, żeby nawrócić. No niestety. Nie będę tam kombinował, bo znając życie, to helmy się przypałęta i... Będzie wtedy tylko problem. Lepiej parę minut dłużej niż... Po 100 metrach skręć w prawo. A nie, a ja zrobię skręć coś innego. W prawo, następnie skręć w prawo. Nie, ja tu zrobię coś innego. Ja mam takie duże skrzyżowanie. Ja zrobię tutaj manewrowanie. Oczywiście niczego nie widzieliście. I nikomu nie przekazaliście. Taka fajna rampa, a Adam nie widział. Zmęczenie. A może? Proszę się zmienić. Proszę się zmienić. Bo tutaj jakbym pojechał w prawo, tutaj teraz tą drogę,
to tutaj jechał na pewno ten autobus, który mi tam ustąpił, to nic by mi to nie dało, bo bym wjechał to samo. Wybrałem więc większe skrzyżowanie. No i proszę o zmianę świateł, dziękuję. O, dokładnie, to bym dojechał od tej strony, ale... Lekko w prawo. Ach, mi chodziło właśnie o takie rzeczy. A wam powiem, że tutaj w Niemczech są takie uliczki nieraz ciasnawe, takie tego, że takie nie jest aż tak tragicznie, nie jest tak ograniczone to wszystko tymi zakazami, wiecie? Tak jak w Warszawie, czy tam innych większych miastach w Polsce, to zaraz najłatwiej jest postawić... Po 100 metrach, lekko no i patrz, w prawo, jechałem tak. Jechałem miejsce tak, docelowe jest po prawej stronie. I jadę tak jak teraz i mówię, gdzie lekko tu jest prawo, rampa? Następnie. Gdzie tu jest rampa? Miejsce docelowe tu jest po prawej budynek, stronie. Tu się przypatruję. A rampa tutaj. Nie miejsce wytrzymam. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. A ty się najeździł, Gupol jeden. No tak, żeś się zainteresował, gdzie tu wjechać, jak tu autobus stał. Byś pomyślał, że na miejsce autobusu masz wjeżdżać? No w życiu! Autobus miał odjechać, a ja miałem tutaj sobie wjechać. I teraz wiem, że sobie, proszę bardzo, cofnę. No i tak to bywa. Ale nie mam stresa, nie przeżywam. Nie pierwszy, nie ostatni raz, kiedy szukam. Że taki manewr zrobiłem na skrzyżowaniu. A to tylko dlatego, że wiedziałem, że nie zdejmę tam opon, że nikomu nie zagrożę. Pani tam z tyłu z parasolem idzie ostrożnie, bo tutaj... Tak, tak. Bardzo proszę. I tu taki piękny wjazd. Adam szukał, kombinował. Aj, aj, aj. Tak to bywa, moi mili. Nie stresujemy się. Nieraz będziecie w takiej też chwili. Jakby człowiek miał wszystkim się stresować, to by później mógłby się tylko znerwicować. A i tak nerwy jakieś tam są. I całe auto trzeba rozładować. Szczęście tyle, że kawałek rampy jest i nie zmoczy mnie tak mocno. Padający deszcz. I co ja tam widzę? Nic nie widzę, ciemność widzę. Najlepiej jakby powiedzieli, że lergutów nie mają. Ale na pewno tak nie powiedzą. Bo Adama uwielbiają. Dziękuję. Do widzenia na chwilę. Auto rozładowane. Teraz osobówkę puszczamy, bo szarżuje, wariuje, nie hamuje. I postaramy się wyjechać, a właśnie teraz mi tutaj... Ale piszczy, zatkajcie uszy! Będzie piszczało przez chwilkę. To jest ta dróżka, o której mówiłem, czy się pomyliłem? A może się pomyliłem? A to tak piszczy, brak właśnie tego płynu, bo został spuszczony z układu powietrznego. Dziwne, tak? Płyn. Chłodzący. No jak najbardziej. Jakieś podciśnienie się robiło, trzymało, tu cały czas czujnik nie hałasował. Trochę tego jutro muszę wody jeszcze dolać, zrobić te dwie tury. I na serwis gwiazdeczka z powrotem reklamować, naprawiać. Skręć w prawo, następnie przed tobą zakręt w prawo. No co ty nie powiesz, kobieto? Wyluzuj, nie stresuj się przez to. Ojojojoj, troszeczkę się namęczyłem. Troszeczkę się nabiegałem.
I tak to właśnie wygląda. Jak zgaśnie wam to, co mówię, no to znaczy, że bateria się rozładowała. No przecież od samego rana wytrzymała. Jak tylko rozpoczynałem pracę, tak do was mówiłem do tej pory, a jest godzina 16:15. Czyli za chwilę na pewno bateria zgaśnie. Po 200 metrach skręć w prawo L280. Dobrze, Kasieńku miła. No i tam troszeczkę brakuje, wracam do tego płynu, teraz tam troszeczkę brakuje tego płynu jutro. Skręć w prawo. Zupełnie niczym i niczemu to na razie nie zagraża. Jest ok. Będzie wiadomo, co będzie, co się działo jutro. Ojejku, teraz tylko do domciu. No, no, jeszcze nie, chłopcze. Jeszcze rozładować. Rozładować. I wtedy szybciutko do domciu. Jak ja się cieszę, że teraz mam blisko do domu. Tak spokojnie jadąc sobie osobóweczką. Bardzo spokojnie. Tak 8 minut. A jak będę pędził, to 7,5 minuty. A jakbym się tak nawet postarał, to 7. Sami widzicie, tutaj wyjeżdżałem, skręcałem w lewo. Ale teraz już wiem, co i jak. Napiję się kaweczki. Oj, tak, moi mili. Tak to wygląda. Praca jest jaka jest. Nie jest lekko. Ale pracować trzeba. Nikt też nie mówił, że będzie lekko. Pamiętajcie, prawda jest taka, że wiem, że pieniążków za darmo się nie zostaje. Proszę się nie łudzić. Nie robić sobie jakiejś tam nadziei, że pojadę i zarobię za nic. Czas pracy osób fizycznych, nie, gdzieś tam robiących na budowie, też jest bardzo długi. Też robią 10 godzin, 12 godzin. Stawka godzinowa zapłacona, chcesz zarobić, pracuj. I tak to się ma. Mam nadzieję, że was nie zanudzałem w dniu dzisiejszym. A dawno sobie tak nie pogadałem. A rozmawiać trzeba, bo później będzie bieda. Dla tych, co nie wiedzą, może dla tych, co się dołączyli i obejrzą ten materiał w tejże chwili, powiem tylko tyle, że mieszkam w Niemczech. Po 300 metrach skręć w lewo, kierunek hum. Następnie pojedź autostradą. A tak naprawdę dostarczam towar. Żeby Helga z Kalmutem nie musieli głodować. A i między innymi ja. Bo też zakupy skręć nieraz w robię w takich sklepach. Następnie pojedź autostradą. Nie będę wymieniał, żeby nie było antyreklamy. A ten gdzie się wybrał tym zielonym? Na wczasy? No takiemu to się powodzi, no proszę. Założył sobie rowery. Jedzie na parking w Otomachen, Zurichnachhausen i powie, gdzie to nie był, co nie widział. No, ryszejże. Coś ja dzisiaj dzień mam jakiś do żółtego.
Czepia się żółta. Jedź kierunek Kreuzken Nord przez 12 km. Tutaj tak między wierszami chciałbym dopowiedzieć tylko, że bardzo dziękuję moim przyjaciołom, którzy mi tutaj tak pomagają, pomogli bardzo serdecznie, że tak powiem, z całego serca przepraszam za zająknięcia, bo właśnie sobie kawkę łykałem, bo dawno w ustach nic w postaci płynu nie miałem. Chciałbym podziękować, dziękuję bardzo, dziękuję, że tak otwarcie, szczerze chcecie mi pomóc, bo przypuszczam, że nie byłoby to takie proste, bez znajomości, bez kontaktu udać się tutaj do Niemiec i tak sobie poradzić. Jeżeli by była znajomość języka niemieckiego, nie ma najmniejszych problemów. Tylko nie żółte. Już dzisiaj starczy. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję. I z drugiej strony autostrady się korkuje. W mojej stronie korków nie ma, a jak będą, to będzie bita. Bo chciałbym dzisiaj szybko to rozładować. I potem odpoczywając baterię naładować. Uciekać, Helmo, to jest drogi! Ja mam włączony kierunkowskaz. Puścisz mnie czy nie puścisz mnie? Puścisz mnie, nie puścisz mnie. Wiedziałem, że mnie nie puścisz. Wiedziałem. Szybkie spanie, szybkie odpoczywanie, szybkie wstawanie. Ale jutro jest piąteczek i jak wiecie, albo nie wiecie, to się za chwilę dowiecie. Odpoczywamy w sobotę. W sobotę wolne jest, także nie będzie źle. Jeszcze tylko jutro. W sobotę będę baterię ładował. Ale powiem wam, że kontuzja, ta moja dolegliwość, to mnie się doczepiła. Oczepiła się mnie z powrotem. Gdzieś coś mi ta stopa daje popalić tak, no jak ona miała tyle przerwy, no znaczy tyle przerwy, ona musiała mieć tyle przerwy, ale teraz daje mi, przypomina mi o sobie, że była tam dolegliwość chyba tutaj na to trzeba. Na to nic nie zrobi i teraz to tak będzie się ujawniało, ale nie jest to wcale takie przyjemne, bo to tak jak zaatakuje, to tak jakby ktoś tam mi tam szpilora w tą stopę wbijał. Wtedy robię bardzo okropny grymas. Niemcy. Witajcie moi mili! 10 października 2014 rok. Godzina 9:30. Adam rozładował schodnika i musi uważać, bo gościu Porsche pomyka i ma wszystko, że tak powiem, głęboko, nie będę mówił gdzie, bo jego stać, a mnie nie. Moi mili, troszeczkę mi tu zeszło, bo tutaj przyjechałem. Fajne było. Dwa miejsca, mówię, o, ale pójdzie. No by poszło. Tylko tutaj właśnie na tym miejscu miałem 25 palet do zdjęcia. A puste skrzyneczki, pojemniki, lerguty i inne wynalazki nie zostały wyciągnięte na zewnątrz i tak się tasowaliśmy. Tam pani się bardzo zdenerwowała, bo dwie osoby na całym sklepie, ale jakoś powoli, wspólnymi siłami. Po 400 metrach powinienem dawno już przeskoczyć, ale nie przeskoczysz, prawda?
nie przeskoczysz tego. Tutaj, moi mili, robiłem taką fotkę. Fotkę zrobiłem, bo widziałem, jak najpierw podeszli bezdomni. Bezdomni, ale to oni sobie chyba tak życie sami ułożyli, bo tak widać, że byli bardzo szczęśliwi. Wstryknąłem fotkę, jak sobie siedzą. Skręć i przy okazji... Kierunek jest Demizas. Dobra, ja ci skręcę zaraz, Kaśka, w lewo, to zobaczysz. Tak, ja ci zaraz skręcę w lewo. Sobie wymyśl inną drogę, dziewczyno. Po 100 metrach skręć w lewo, K12. Następnie skręć w lewo. Słuchaj. Skręć w lewo, następnie skręć w lewo. Czy ja tobie przeszkadzam, jak się wypowiadasz? Może byś przestała nawijać z rana. Ty już rano nawywijałaś, żeś mi tutaj skrótów nawymyślała. No i wróćmy do czego? Do tego, że ci to raczej sobie na to życie jakoś tak zasłużyli, bo od samego rana ujęli. Ale przyszła tam pani, pokażę może wam to zdjęcie, pierwsze ujęcie z tych wszystkich, to jest takie, jak oni sobie tam siedzą pod murkiem, czy tam jeden, drugi poszedł już po growca i w oddali widać panią, która prędzej przeszukiwała ten śmietnik stojący przy samochodzie. Przeszukiwała i tam po prostu nie dała rady sięgnąć dalej, no to wynalazła sobie jakiś koszyczek tam, w którym były jakieś tam warzywka. Za chwilę pojawia się gość, którą również zobaczycie. Pojawia się gość wyższy o wiele. Ładnie się ze mną wita, mówiąc gryzgot. Odpowiedziałem. No i zaczął pracować przy tym koszu. Powiem wam, że wróciła za jakiś czas ta pani, a on zaczął opowiadać jej, co on z tego kosza wyciągnął. Zaczął opowiadać, co on z tego kosza wyciągnął i ona była w niebo wzięta, że tak powiem, zszokowana, że stanę, pani sobie przejdzie, nawet pani nie dziękuje, a po co? Na co i dlaczego, tak? I co? Była szykowana, że on tam wyciągnął, on zaczął opowiadać, on wyciągnął z tego kosza worek ziemniaków. Coś tam jeszcze. I ona tak stała z boku, zobaczycie w następnych ujęciach. Nie mam zamiaru tutaj kogoś oczerniać, pokazując to. Tylko dlaczego chcę to pokazać, bo powiem wam, jaki jestem, taki jestem, ale zatkało mnie coś wewnątrz. Zatkało mnie, a wiecie co? On zaczął wyciągać głębiej, gdzie ta pani w ogóle nie mogła sięgnąć do tego kosza, zaczął wyciągać jakieś tam inne rzeczy i zaczął je ładować w reklamówkę i ta pani mówi danke sehr, tak? Ona dziękowała za odpady, za rzeczy, które zostały wyrzucone. Była szczęśliwa, że on przy swoim wzroście mógł jej pomóc, sięgnął dalej i wyciągnął dla niej jedzenie, coś takiego. Powiem wam, że mnie trochę tak troszeczkę zabolało. Nikomu po prostu nie życzę tego i najgorszemu wrogowi, żeby po prostu, żeby nie doznawali tego, co ci ludzie w tym momencie, bo widocznie oni żyją, bazują na tym i no, po prostu zapowietrzyłem się w tym momencie i to było takie. Może i sobie zasłużyli na to, co mają w danej chwili, ale najmilsze z tego wszystkiego to było to, że ta pani po prostu dziękowała temu panu, który opowiadał, jak to fajnie wynalazł, co on tam wyciągnął. Ona była zdziwiona i on naraz jej daje, bo głębiej sięga, a ona mówi dziękuję. Dobra, zacznijmy o czymś innym mówić. No i co, moi mili? Do bazy w tejże chwili 26 km.
Tutaj dużo lergutów nie mam. Do wyciągania dużo nie będę miał. No ale tak znając życie, to będzie 10. Po 10. Standard. No i teraz zobaczymy, co tam mi dadzą. A dzisiaj żelazo idzie na warsztat. Żelazo idzie na warsztat. Na kompresor być ten wywalony. Nowy wywalony i nowy wstawiony. Ale mam kurde odcisk. Ale mi się zrobił jeszcze na tej chorej nodze, którą miałem. Dosyć, że ona się zaczyna odsywać, mówić do mnie więcej odpoczywaj, zaczyna mnie rwać. To jeszcze mi się zrobi jakiś paskudny odcisk, że nie mogę postawić, aby ktoś mi gwoździa wbijał w stopę. A tutaj tamci bezdomni, co tam siedzieli, tam jeden pod tym murkiem i tam drugi, który poszedł po browca, postawili miskę, którą mieli dla pieska. Skręć w lewo. No, żeby coś tam rzucać i nachalnie narzucali się, narzucali się, tam ktoś idzie, to tam zaczepiali. Coś tam mówili, tam widziałem kto co nie coś tam rzucił, nie? Ja wam powiem, że tutaj w Niemczech widziałem bezdomnych. Skręć w lewo. W Düren między innymi tam widziałem pod marketami bezdomnych i powiem wam, co wam powiem. Powiem wam, że to nie są tacy bezdomni, że... No, może jedź. Jedź! Nie gaś go! Zgasisz później na parkingu! Gaz się dodaje! Cymbale! Nie obliżając nikomu. I co ja chciałem? I to najlepiej, że to wiecie. Siadają osoby z podziemia. Wygrawerowane, wykolczykowane. Widać, że wylajtowane. I wiecie, że osoby rzucają im. U nas tutaj w Polsce to tak trzeba. Musi być tak widoczne inwalidztwo albo coś innego i człowiek tam rzuci, a tutaj rzucali normalnie takie zasiłek dla bezrobotnych. No przypuszczam, że oni są zdolni do pracy. A pamiętacie tutaj właśnie kiedyś pomagałem gościa wyciągnąć, stał tutaj na tym parkingu, tu po prawej. Pytał się gościa stojącego tam po lewej, jak objechać kolonię w stronę Berlina i wtedy ja to pociągnąłem. Jak ktoś tam oglądał, to będzie wiedział, o czym mówię. I tak to wygląda. Nie przyciągam, bo materiał będzie za długi i jeszcze nikt tego nie polubi. I tak to wygląda. Jaki mi tu orzeł przeleciał, widzieliście? Jakbym go chyba puknął od razu, by jajo zniósł na miejscu. Ciekawe, czy by było na rzadko, czy lekko ścięte, albo pi. Puknięte! Witam ponownie przy drugiej turze. Znaczy ponownie w dniu dzisiejszym na drugiej turze. Kierunek się kłóci. Tu. Następnie trzymaj się lewej strony. Zjedź. Następnie trzymaj się lewej strony. Lepiej powiedz. W 100 metrach trzymaj się lewej strony. Następnie zjedź. Kaśka, słuchaj no. Kaha. Lepiej mi powiedz, czy będzie rampa, jaka. Bo wiele osób zgadywało i obstawiało i mówili, że rampy nie będzie. Jedna osoba mówiła, że będzie. A może ty wiesz, jak będzie? Trzymaj się lewej strony, następnie... Bądź zadowolony! Albo następnie... Po 800 metrach... Miedzi się. Zjedź, 3. Kierunek Bonauerberg. Kierunek, że jak? Kaha, co mówiłaś? Mnie tam z tyłu nie wyprzedzaj, bo ja mam kamerkę z tyłu i widzę, co tam kombinujesz. Się nie podniecaj. Zjedź. Następnie trzymaj się prawej strony. Zjedź i trzymaj się prawej strony. I bądź, gościu, zadowolony.
Nie przejmuj się, że rampy nie będzie. Źle nie będzie, źle nie będzie. Dobra, dobra. A teraz co mam, Kaśka, zrobić? Po 200 metrach trzymaj się prawej strony. I nadal bądź zadowolony. Nie słuchaj. Trzymaj się prawej strony. Nie słuchaj tych, co tobie podpowiadali. Oni ulicę pomieszali. A jak będzie, to się dowiesz za chwileczkę. I się zestresujesz troszeczkę. Ja już dzisiaj rozładunek zrobiłem z ulicy. Proszę wyrozumiałość, Kasiunka. Ty to ogarnij i nie świruj. Przecież ja tutaj całe auto w jedno miejsce mam. Po 400 metrach jedź prosto. Ojejku, jejku, no. Coś źle to widzę. Jak za 700 metrów? Jedź prosto. Kurczę, to będzie jak prosto do lewego. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. To już chyba wiem, że ktoś miał rację. Odepchnij się trochę, gościu. O, chyba wiem, że ktoś miał rację. Będzie uliczka. Czego trąbisz o żołomie? Bo co, bo dupa wystaje trochę z tyłu i trzymać nie możesz? Słonecznika najedz. No wystaje, wystaje, no. Będzie ulica i fajny krawężnik, dobra. Coś chyba kojarzę. Jestem szczęśliwy. Cały auto mam tutaj do rozładowania. Ojejku. I 400 metrów. Jak? Całe auto tu na tej uliczce? No teraz to pięknie, żeście zrobiliście. No teraz to ja muszę przejechać. Właśnie, dobrze, że zajeżyłeś, bo chyba całkiem zablokował. Wiem chyba gdzie. Tutaj mi się udało na tej uliczce przewrócić kilka palet. Blachę ze sobą mam. Słychać po prostu ten uśmiech, prawda? Słychać to zadowolenie. No cieszę się, no niezmiernie, no. Dlaczego miałbym się nie cieszyć? Stanąłbyś tym pizdrykiem? Się kupiło małe auto. Małe auto się nie chce jeździć, no kuźwa, za przeproszeniem. I czerwone miała, jakby stanęła, pomyślała, no i teraz ja zablokowałem całe skrzyżowanie.
stary. Mrugnąłem temu, jak się dzieje, niech hamuje, niech się szybko orientuje. Dzięki. Następnemu mrugniemy, troszkę sobie przetarasujemy. Wiem, gdzie. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Bo na pewno nie skręci. Będzie mi bardzo przykro. Skręć w lewo. Idź pani z tym rowerem, idź pani. Skręć w prawo. Ale jesteś mądry. Ty to kurwa jesteś mądry. Za przeproszeniem. Pizdryku, w lewo będę skręcał, to cię zagnę. Oszołomię. Podjedź do przodu. Jaki mądry, widać. No stał dobrze, pindowaty. Przepraszam za słownictwo. Wcale się nie zestresowałem. To jest moje miejsce rozładunku, o którym tak debatowałem. Skręć w prawo, następnie miejsce docelowe jest po lewej stronie. Jakiej lewej? Po prawej! To jest moje miejsce. I auto, które stoi i mnie blokuje do rozładunku, to jest tu. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Tylko nie wiem, co to jest grane. Jak ja mam się teraz tutaj rozładować? Blokujemy tutaj, cześć nam. Potrąbiłem, ale zaszalałem sygnałem. O, to jest właśnie moja ulica, ja się wcale nie stresuję. Ja się tylko uśmiecham i jestem zdenerwowany z deka. Oj dana, jutro będzie lepiej z rana. Tu jest tak fajnie, że tam, gdzie mam jeździć, akurat stoi auto, no. I czego się mogę spodziewać? Prawdopodobnie, jak będę tutaj zacznę działać, cokolwiek robić, to wtedy się znajdą kierowcy od osobówek i będą chcieli, żebym odjechał. Nie ma nic wtedy lepszego. A ja muszę teraz cofnąć, żeby było ciekawiej, bo po prawej tutaj swojej stronie mam garaż, wyjazd na podwórko, i ja nie mogę tu tego zastawiać. Jest dobrze. Oj, tutaj to się przewracało, tak, przewracało się. Nie wyjeżdżaj tam z tyłu, nie wyjeżdżaj, teraz wyjeżdżaj. Przewracało się tutaj palety, udawało się tutaj przywrócić palety, a niestety. A co on tam robi? Gościu kombinuje. Dobra, tutaj wyjazd mam odblokowany. Krzywa ulica, pięknie. Adam zadowolony, idę zobaczyć, co będzie. Tutaj winda będzie mi tam wchodziła w połowę tego. Muszę troszeczkę podciągnąć niestety. Jeszcze tu do przodu. O, żeby winda nie zagradzała. Nie, no fajne to jest takie miejsce, jak nie? No dobra, musimy się podzielić. Trochę jak winda będzie sięgać na tamten wyjazd z garażu, to nic nie szkodzi. Złożymy lusterko, żeby jakiś nadgorliwy czasami tutaj nie urwał mi lustereczka i później powie do mnie lustereczko, powodzenia życzę. Dobra, uwaga, wychodzę do pracy, rodacy. I co nie mówiłem? Mówiłem, zacznę robić, zdejmę dwie palety i znajdzie się delikwent, no. No i delikwent się znalazł, no.
od jednego auta, ale akurat miał tego co trzeba, jak tego wypuszczę, to później się znajdzie ten, którego najbardziej bym oczekiwał. Gdzieś mi powietrze ucieka. To szybko. Muszę... na moment i dopompowywać. O, ale będzie fajnie, żeby ta droga jeszcze była równo. Żeby ta droga jeszcze była równa. No teraz lusterko złożyłeś, jak ja podjeżdżałem, tak? No ty to jesteś facet dobry. Ale jak stał, to on nie miał złożonego lusterka, tylko tak jak podjeżdżałem do przodu, to lusterko złożył, a on jest z tyłu za mną. No dobra. Bez komentarza. No, rozprój się zaraz na windzie, rozprój się na windzie. Jeszcze podjadę kawałeczek. Weź mam tu na styk osobówkę z prawej strony. Jedź. Może pan odjechać? Ja mówię, mogę. Za ile? A mówię za 5 minut. Nie miałem na myśli za jaką kwotę. Żeby tam za... jaki czas. No, ja muszę teraz tutaj znowu z powrotem sobie wrócić. Tam gdzie byłem. Oj, dobra. Krzywizna niesamowita. Będę z tym, że mam takie wysokie palety. Warzywa, owoce, że nie wiem. Już mi ciepło się zrobiło po dwóch paletach. A gdzie następne? Nie będę mówił ile, bo... nie będę lamentował nad sobą. Na razie. I jakoś, moi mili, udało mi się w tejże chwili zakończyć rozładunek. Nic nie przewróciłem, nic nie popsułem, ale się upociłem. Utrudziłem się bardzo, bo... dwa razy tutaj swojego czasu, kiedyś byłem tam z kolegą, który mi tam pokazywał, nie wiem, jak to ma funkcjonować, działać. A drugi raz znowu byłem, to poprzewracałem. No i dzisiaj na szczęście nic nie przewróciłem. Miałem bardzo wysokie palety i jakoś to zmęczyłem. I co teraz zrobimy? Jedziemy, jedziemy, nie panikujemy. Ja mam już stresa. I tak to wygląda, tak to wygląda. Z tych dwóch dni troszeczkę coś nagrałem. Skręć w lewo, B56, L300. Mam nadzieję, że chociaż czymś troszeczkę zainteresowałem, a jak nie, to sorry. Wymieniam resory. Skręć w lewo. A tak naprawdę jestem zmęczony, miałem jeszcze odstawić żelazo tam szefowi pod tego, pod warsztat, on by mnie odwiózł, ale wykonaliśmy telefon do bossa, powiedzieliśmy o co chodzi, co i jak, że jestem zmęczony, niech da mi jakiś znak. No to też tak zrobił, mówi spoko loko, mów kiedy tylko tam dojedziesz, a ja już tam czekać na ciebie będę. Tak powiedział. No i się cieszę, a tu mam mało lergutów akurat. Męczący rozładunek lergutów,
znaczy tych pustych pojemników i wszystkich rzeczy zwrotnych. Czy tutaj te czerwone, to ona jest wieczysta, czy jak? Przepraszam, halo, Kaszka, ryknij tam, no! Ach, Kaszka, ty i twoje znajomości. Uwaga, jedziemy, jedziemy, naddajemy się, naddajemy. Uważaj, że supy chłopcze jeszcze są z tyłu. Tak jest, tak dajemy, nie martw się, tego tylko nie urwi. Nieraz tak dziwnie się patrzą, spoglądają. Takie długie żelazo, no bo inaczej tego nie nazwiemy. Nie mówię, że żelazo, bo to jest gwiazdka. Po 400 metrach skręć w lewo. Że takie długie żelazo gdzieś tam się wyciska po jakichś krzaczyskach. Ale to są takie krzaczyska, że nie ma ograniczeń dla tego żelaziska. Czyli można jeździć. Dlaczego nie? O! Dobrze, Kaszka, pilnuj tutaj, żeby światło się na zielone zmieniało. Poinformuj, jak czerwone będzie istniało, żeby Adam ze zmęczenia nie pomknął i zrobił jakiegoś wydarzenia. O, Umlejtunga mnie tutaj zrobili, ale Kaszka... Skręć w lewo, B56. L300. Kaszka, następnie. Damy radę skręć z lewego. Prawo. Damy radę. Chociaż mogłem z prawego. No ale skoczymy na prawy. Skoro nikogo tutaj nie ma. Dzień dobry. Powiedział Adam do Helmutki. Po 200 metrach skręć w prawo. Następnie przed tobą skręt w lewo. Skręć w prawo. Następnie przed tobą skręt w lewo. O, jaka ty, Kaszka, kulturalna. Nawet Umlejtungiem mnie do strady ciągniesz. A tak naprawdę to... To jest ciasno. O, szybko, szybko, bo już ruszą. Już ruszyli. Ruszaj, ruszaj. Gwiazdeczka, rura! A gwiazdeczka z tymi pełnymi biegami, bez połóweczek, to sobie daje tu radę! Fajna robota, bo te połówki to pstryk pyk, chociażby tutaj przy tym ciężarze to połówek by nie używał, też pełnymi by chodził. No po co? Po 400 metrach skręć w lewo, następnie zjedź. Po 400 metrach. A o żółtym nie mówiłaś nic? No proszę panią, zablokujemy, zablokujemy, zablokujemy. Zablokuj tych, Adaś, zablokuj. A ty chamie się wciśniesz ty. A powciśnij sobie lakier porysuj. Specjalnie chciałem przyblokować. No. Tylko mam nadzieję, że tam nie będzie przyształowane. Po 50 metrach skręć w lewo, a 565 kierunek Altenach. Że co, Kaszka? Jaki kierunek? Skręć w lewo. Następnie zjedź. To się zastanów w końcu. Albo mam skręcić w lewo i zjechać, albo mam skręcić w lewo i jechać w kierunku. Weź w końcu, babo, mów jak jest, bo nie dostaniesz. Po 800 metrach zjedź 7, a 555 kierunek lewo. Powiedzisz. Tylko cię tylko jedzenie postraszyłem i już normalnie Kaśkę Helmutkę spuszyłem.
Przepraszam, zadławiłem się. Następnie pojedź autostradą. Tak? Autostradą. No i co nam teraz powiesz? No i co, narobiony jestem, tak, dobra, odpoczywamy, jutro sobota. Skoczę do Darka, bo nie mam netka. Darek zaproponował, mówi, wpadnij, stworzymy, coś tam ułożymy. Zmontujemy. Tak, to Bodzio napisał, żeby tylko, żebyście za bardzo, tam za mocno nie... Nie montowali. Boguś! My tam będziemy montowali. Będziemy montowali. Raz, a nie zawsze. Montaż się należy. Ty tam dobrze konia swego paść, żeby on tu na wyścigach mógł udział brać. Kierunek przez 18 km. To ja bym chciał wam podziękować. W tejże chwili, no chyba, że coś tam się wyczyni, to Adam szybko coś uruchomi, dorzuci, dogra i będzie. Coś ich więcej. A tak, 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 poza tym chciałem podziękować. To jest ten materiał, który teraz usłyszycie, który Darek tam złoży, puści. To jest 2 dni i mam nadzieję, że po długiej nieobecności, czymkolwiek, a nie wiem czym, zainteresowałem was. Was zainteresowałem czymś, ale czym, sam nie wiem. Wszystkiego dobrego, moi mili. Mam nadzieję, że wyemitujemy to jeszcze, jak będę u Darka. Miłego odpoczynku, wszystkiego dobrego. Jakby co, to krzyczcie, będziemy ładować baterie i będziemy kręcić przeżycie i jazda po krzakach. Ktoś to musi robić. Ktoś to musi robić. Łańcuch pokarmowy ma swoją kolejność. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie. A mówiłem, że nic nie dogram, ale coś jeszcze dogram. Słuchajcie, jak Kaśka powie, co i jak i dlaczego akurat tak. Kaśka, nie hamować, nie hamować, co? Osobóweczką się jedzie, tak? Ja ciężaróweczką, tak? A lewą stroną się też jeździ jeszcze? A, proszę bardzo, 3 pasy zajęte przez ciężaróweczki. I z prawej, i po środku, i co jeszcze? Chcę starego mnie tam wpuścić, ale ja nie chcę tam jechać na Olpę. Kaśka gada! Zjedź A4, E40, kierunek Gęchen. Następnie trzymaj się lewej strony. A jak ona to mówi? Po jakiemu? Echy? Może... Telefon dzwoni. Przepraszam. Do widzenia.